Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w God of War wstąpienie. Nie mam pojęcia, czy się czy wchodziłem do gry tak jak zazwyczaj to robię, czyli właśnie przez wyjście z menu, bo po prostu fajnie to wygląda. Ale chyba nie, ale już trudno to się mówi. Jeśli tak nie zrobiłem. Kontynuujemy naszą przeprawę przez posąg Apollona. Czyli tak, na razie tutaj unikamy pułapki. Żyćko czy magia? Żyćko. Dobra, na górę. Tutaj teraz idziemy sobie w lewo. Teraz tak, czy to będzie działać od razu? Tak, to już działa. Dobra. Tak, najpierw idziemy sobie tutaj od razu w prawą, bo dwie skrzynki z czerwonymi orbami. Bo to kolejne 2000. Nie warto się turlać, nie? To lepiej po prostu biec. Tyle. Pewnie tak się warto przyspieszyć. Z takim po prostu szarżą. Tyle. To magię też mogę odzyskać. Kurde, nie wiem, czy to było dobre, co ja teraz zrobiłem. Zrobiłem to tylko. Oj, tak. Oj tak, pamiętam to miejsce, pamiętam. Na start będzie niezła walka. To walka, która jest naprawdę irytująca w jednym z niektórych przypadkach, bo takie dwie akcje się odpalają. Tu się mnoży bez przeciwniku, a my musimy ich zabić wystarczająco szybko, zanim się pojawią wszystkie te. Zanim się to tutaj zrobi. Lepiej po prostu wrzucać do tych miejsc, ale no niestety nie mam za dużo. Które tak odrzucają mocno wrogów. No tak miarę odrzuca, ale to na pewno nie jest. Nie warto chyba nawet używać tych. Nie warto używać nawet kończyn. Po prostu jest ich rzucać do tego. Jezu, zapraszam w płomienie. Ewentualnie ogniem mogę ich tak rzucić, myślę. Serio chybiłem? Czy chybiłem? Tyle stajmowałem. Jeszcze ten? Ja przed nią powiedziałem pół do używania tych. No! No i chuj! Za wolno! Się oczywiście za pierwszy razem nie mogło zrobić. Dlaczego ja nie używałem w trakcie tej walki cienia? Przecież on ma takie mega odrzucające ataki! God fucking damn it! Czemu jestem debilem czasami po prostu w takich walkach? Slow, cień, jazda! Ty, albo to, Boże, dobrze, że ich mogę sam tam wrzucać! Też o tym zapomniałem totalnie! Jedna z akcji, które powinien się wykonywać. W ogóle w grze. Czyli rzucanie przeciwnikami. Jeszcze są tą akcję, jestem praktycznie niewrażliwy. Jeśli chodzi o jakiekolwiek obrażenia od przeciwników. Dawaj, czy to się uda tym razem? Kolej cienia. Ostatni? Ostatni, dobra. Ale tu już było cholernie blisko. Teraz zdążyłem się złapać na szczęście. Okej. Proszę, tak prosta rzecz. Tak mało tego myślę. Górę. No i... Ramię Apollona. Dobra, tutaj tego jeszcze nie używam.
Tu, no właśnie, kolejna walka. Troszkownia. Tak na... Nie zrywałem. Wpada przez mnie pizza. Start. Zobacz. Klon. Tarcza. Ze mną. Bardzo ładnie, klonik jeszcze rozbroił. Jeszcze lepiej, tak naprawdę bardziej na rękę jest. Rapapapapapa. Nie. Czekaj, klonik szaleje, ale ja chcę... Niego. Dobrze. Łap tego olbrzyma. O kurde, akurat się otegował, no. Koma. Prawdzie to jest taki... No tak na kole, ale... Lepiej wykorzystać niż nie wykorzystać. Czekaj. Atak. Nie będziesz mnie zmiatał, wspaniale. Bo jakby mi jednego było mało, to jeszcze mam drugiego tak zabeknie. Pilny tu. Nie? Dawaj maczugę! No i wyjebam chyba maczugę. Jak naprawdę dwóch jednocześnie jest do wykończenia? Rzadko uważa. Gleba. Już się to jest, nie uda wykończyć. O! Że jednak! Lecimy dalej! Pięknie! Jeszcze więcej leczenia. Trzeci się zespawnił, ciekawe. Kolejna maczuga. Weź mnie, typie, puszczaj! Dobra, piorun. Takim piorun. Dawaj. Oczywiście, muszę zjechać się ze swajach. Czuł gościa starszą? Jestem pewien. Dobra, dajemy to. Tarcza! Pięknie! Zdanie trafiła w tego. Nie, no ja pierdolę! Czemu jak mam złapać kurde wuszonego słonia, to mi łapie gościa starczą! Jak za kurwa nie mam złoć! Ja oczywiście nie mogę tej akcji w ogóle przerwać, nie? Zacznę. Tak, się wykonuje za wolno, żeby dać mi jakiekolwiek kurwa niewrażliwości na atak! Dobra, chodź tu kurwa i spierdala. Wow, jak teraz mogłem się fajnie pośpieszyć, to nie, to już sam zjebać. Chodź tu. Jakim premia byłem w zasięgu?
Dawaj mi lód i kurwa napierdalek. Nie muszę się wyzytować. Super, kurwa mi żyje tam. Trzeba mi potraktować, że daj mi kurwa kiedy złapuj. Dole życia w ogóle, kurwa, nie żyje, no ja pierdolę, co za kurwa banda zjebów? Ile można? No ile można nasrać, kurwa, wrogów w jednym miejscu? Ja pierdolę, zaś kurwa zapomniałem o używaniu tych, kurwa, tych, ja... Kurwa, cień, który momentalnie rozbraja tych kurwa, tarczowników, jak kurwa, hamuje na nie na to. Hamuje, oszczędza mnie, hamuje. Widzę, że tak zużyć te tarcze. Już się dwaj zespełnili od razu, nieźle. Dobrze! Jak raz zapał tego co miało. Dawaj, niewrażliwość i rozpierdol. Troszkę leczenia. Ale co? Po jednym takim ciosie w głowę nie powinien śmierzyć? Się wydaje mi na to. Priorytet. Tutaj jeśli wróg jest do wykończenia, czy tam do złapania, to nawet jego właśnie. Czekaj. Bierzemy tarczę. Wykurwiamy mu starczy. Taranujemy! Pięknie! Odpalamy cienia. Slowujemy. I podpalamy co nieco to towarzystwo, bo jakieś takie zimne się wydaje. No. Ponownie slowujemy. Ponownie używamy cienia. Chyba nie tego. Dobra. Tak, on się go przeprowadzi przez nic. Zabieramy. Jeszcze raz! Ładnie, starano
zmarnowany. O, jeden chyba wyleciał nawet poza arenę, dokładnie. Dawaj miecz. Dawaj miecz. To jest też fajne w tym upgrade'zie tego amuletu, że jak właśnie po trafieniu gościa w upgrade'zie tworzymy taką bańkę popalniającą dookoła niego. W przypadku niestety podnoszenia czegokolwiek, no to też i nas. Ale tak normalnie, no to na przykład ciosy i tak dalej, to wchodzi na... O, jeszcze ktoś? Dziękuję. Chyba, że na pierwszy raz tak to nie wyszło, no ale trudno. Dobra, odnawiamy sobie wszystko. No i... naprawiamy teraz właśnie posąg samego Apollona. Proszę, jeszcze w mniejszym stopniu niż finalnie będzie wyglądał. Ale sama cutscenka... zajebista. Łańcucha? Latarnia, którą jedna z furii, a konkretnie królowa, zaciągnęła na dół. Nie powiem, że na dno, ale no... nisko. Już tak w miarę ten posąg stoi, nie? No, także mamy tutaj zamknięte. No i pięknie. Tutaj w razie gdybym potrzebował, to mam jeszcze kolejną porcję życia. Ale z racji, że tu już nie wrócę, to zgarnę tak się. Dobra, czy tutaj jest jakiś wpis? Z tego co widzę, to nie. Tutaj możemy zdobyć kolejny trofeum. Ja już to trofeum mam, więc ono się nie pokaże. Ale jeśli to przejedziecie całe, bez zgonu i otrzymania obrażeń, co mi się teraz kurwa niestety nie bardzo udało. Czyli bez zgonu? Nie, po prostu bez obrażeń. Jeśli to bez obrażeń to przejdziecie, no to macie cały ten, macie trofeum. Właśnie trzeba uważać. The fuck? Przecież byłem normalnie na tym, skręcałem w prawo. Czemu mi tak zjechało? To jest irytujące właśnie, bo to jest... jedno z tych trofeów, które nie jest trudne do zdobycia, tylko jest wkurzające. Bo tu sobie nawet najmniejsza pierdoła jest w stanie wam po prostu zepsuć cały ten przejazd. Bo jakaś wasza drobna chwila nieuwagi, albo to, żeby sobie tak jak właśnie ja teraz wciskam ten pieprzony X, a gra tego kurwa nie złapała! A niestety problem tego trofeum jest taki, że... nie ma tutaj checkpointów i to trzeba od razu przejechać na jednym strzale, więc to jest drobne ułatwienie tego, zdobycia tego trofeum, że tutaj nie trzeba się jakby... trzeba tego powtarzać ileś razy. No ale wkurzającym jest fakt właśnie, jak bardzo tutaj czasami gra potrafi was nie złapać, na przykład w tym wciskaniu guzików. Ja dość często spamię ten guzik i Jezus! Sam się uratowałem chyba teraz. Kurde, i tego nie lubię, nie? Tego nie lubię przejść. Rozumiem, że kamera się tak w miarę obtala, no ale... nie ważne. To jest koniec? Jak widać, no... to nie jest długi przejazd, no ale to jest po prostu irytujący. Tu niestety nie było takiego zajebistego zaskoku, no ale... trudno. Ponownie otwieram sobie przejście, ale tym razem wszystko już działa i możemy podłączyć. O, czekaj, co tutaj mamy? Coś? A nie, dobra, to się tylko ten się tak coś odbija. A czy mogę teraz sprawdzić piec? Na przykład?
Już tak to nie wiem, gdzie stanąć. Ale chyba nie, bo już bym to mógł dawno sprawdzić. No dobra. Trudno się mówi. I teraz właśnie, normalnie byśmy już szli znowu tam na górę. No, ale że już to mamy ogarnięte, no to idziemy. Tylko tutaj podczepić te kółeczko zębate. To uaktywnia całą tę maszynerię, która wciąga łańcuch na górę. A na końcu łańcucha mamy co? Ponownie. Znaczy ponownie, mamy właśnie latarnię. Więc jakby regulujemy jej poziom. No i odpalamy sobie windę jeszcze wyżej. Tylko ta winda polega na tym, że musimy tutaj złapać sobie coś i rzucić na rozpałkę. I może to być ktokolwiek, no ale lepiej to robić pieskami. Bo pieski, powiedzmy, że lepiej się nie wiem, możemy robić to czym i kimkolwiek. Na przykład kopamy, no to siema. Szup! Tego problem jest właśnie taki, że tutaj... Okej, zaliczyło to jeszcze. Dobra. Ogień. Nie. Okej, jeden się tak po prostu wdupił w nogę. Widzieliście go, jak on tam zeskoczył! Jezu, jak ja kocham takie losowe momenty w grach. Jeden tam spadł tak po prostu, drugi... Ja no, wziął po prostu zeskoczył, jak ostatni debil. Skoczył sobie za typem prosto w własnej zgubie. No czemu nie? Dobra, tutaj... Okej, tutaj jest taki moment przejściowy, żeby sobie uzupełnić właśnie wszystkie wskaźniki. No wiadomo, to za nami nie idzie dalej. Normalnie nie słyszałem, więc nieważne co wezmę. Ale tutaj odpalamy. Nawet sam nie jestem sobie pewien, co to jest, nie? Tutaj odpalamy i mamy obej, wiązkę światła. Gdzieś tam w cholerę leci w niebiosa. Co generuje to światło, też nie wiem. Właśnie pojawił, że z chęcią bym się dowiedział. Także kwestię odpalenia tego mamy z głowy. Błok nisko leci wyżej. I mamy ponownie drogę. No bo teraz mamy pewne utrudnienie w postaci tego, iż ognisko będzie generowało właśnie takie obszary, na których będzie się palić ogień. Jeśli teraz będzie tam ogarnął przeciwnik, to dobrze. Bo ulegnie on praktycznie anihilacji. Pozostanie spopielony na miejscu. Jeśli ja tam będę, no to niestety zdarzy się dokładnie to samo. Ale no, mówię. Najbardziej problem jest to, że po prostu mam ogranicza całość, całą arenę walki, tak naprawdę. Leci. Mamy. No, dawaj. No i... O kurde, akurat jak jest kurde na wykończenie. No dobra. Narażony prądem, to wystarcza. Czekaj, no kurde, akurat ten pies tam wlazł. Czekaj, no. Czekaj, no dawaj. Odpalamy cienia. Może akurat znowu jakiś losowy... Jakiegoś losowego przycinę. Albo się nie dostanie z wiechy, to jest opcja. Stopniaczek? Dalej. Dawaj. Nie tego, tu masz kurde typa bez niczego.
Kurde, pies obok Attila Kratos! Co się z tobą dzieje? Masz psa obok bez zbroi niczego, a łapiesz, próbujesz złapać typa zbroi! Ktoś tam przeciwnie. No pies niestety za dużo obrażenia dostał, żeby przeżyć mój chwyt. Ja po prostu obrazy. Zrobiliśmy. A, dobra, chociaż nie. Okej, jednak nie, jednak ja nie ulegam całkowitej anihilacji. No ale... Zostaje obrażenie. A, to dobra. Jeszcze nie to dobra. Dawaj, no. Nie? Dziękować. Hop. W płomienie. Piesek też w płomienie. Czy to jest koniec? Tak, to jest koniec. Minął walki. Tak więc... Troszkę dusz. To jest fajne, że ten duszy zostanie wytrącić go na tyle z równowagi, że on nie jest w stanie sobie tej zbroi od razu stagować. Raz, dwa, trzy, adios. Dobra, no i nawet orłów za niego nie dostałem. Ciekawe. Dobra, i teraz jak zbierzemy tam skrzyneczkę, no to będzie 20 tysięcy orbów. Także coraz bliżej właśnie finalnego upgrade'u w grze. Proszę bardzo. Teraz tutaj kolejno mamy i jedną skrzynkę, i drugą skrzynkę, na trzecią będzie 21 tysięcy orbów. I tak, mamy full wszystkiego, 21 tysięcy orbów. O, a nie, jednak nie, tutaj są tylko 500 orbów jednak. Ale łącznie dostałem 1500, także jestem zadowolony. Czyli jeszcze 400 nam zostało orbów do nazbierania. No i jesteśmy właśnie na samym szczycie. Tam już sobie latarnia wjeżdża, już wjechała właściwie na samą górę. No to teraz czas dokończyć odbudowę. Proszę, jesteśmy w oczach Apollona. Czyli po prostu jesteśmy w wełbie. Ponownie w głowie Apollona, tylko już odnowionej. No i teraz tak. Tutaj to musimy sobie zrzucić, żeby... dalej przejść. Ja patrzę, to jak sobie poleci do góry. No to widać, że to rozdziela nam ten promień i to musimy sprowadzić niżej, ażeby właśnie nasz pierun, znaczy pierun, nasz ten... Wyczyć w ogóle tych... Dobra, poszły widma, to niech teraz przyjdzie ich skrótka. No, oczywiście będzie ich tworzył jeszcze więcej, ale to mi akurat jak najbardziej na rękę, ponieważ jestem w stanie anihilować w ten moment. Dzięki temu dostajcie do tego.
No weź, złapi kurde typa, a nie skrzynkę! Nie by tego ataku u niego. Mamy? Zawać po raz kolejny. Powiedzcie mi, czemu dwa ciosy są w stanie praktycznie wyzerować mi cały ten patek gniew? To jest kurwa debilne. Kurwa, chciałem użyć pioruna, nie duszy. Ty, wyłaź na powierzchnię. Znaczy, może trucizny? Fioruny na trucizny. Tego teraz po pierwsze zobaczcie fiorunami. Dobra, poproszę. No i co? Chodź. Wiemy co najmniej, że mogę ładować resztę cały. To jest bardzo przydatne w przypadku na przykład maczugi, bo jest przynajmniej taką falę uderzeniową z tego, co jest. Jeden strzał wystarczy, by tak na taką zabić. Jeszcze jaka ładna figurka wchodzi. Powak jest zasłonięta przez ten durny kamyk. A no tak, jeszcze one. Okej. Pieruny. Zapraszam do siebie. Ej, coś się zjebało, kurde, myślałem, że mi nie może mu klona. To nie do końca wyszło jak chciałem, żeby wyszło. Dobra, dalej po niku. Dobra, spróbuję wykorzystać sytuację. Chuja tam. O, okej. Bierę ją. Bierę ją, syrenę mniej będzie. No to bardzo ładnie, to zapraszam do siebie. Ten się niestety oczywiście schował pod... Ten pojazd, że pod ziemią, więc... No poza teksturą, tak grobo mówiąc, nie? Przez co niestety nie obejrzał ani razu. Ale dzięki temu, że... Dobra, zdążyłem to otworzyć na szczęście. Dzięki temu, że... Teraz jak przybyło przydopasów, no to ja byłem w stanie sobie... Troszeczkę odrobić żyćkę. Troszeczkę czytaj całe. A ty łaskawie stąd wyjdź i zdychaj. Gdzie jasz?
No, a to, co jest fajne? Z racji tego, że te wszystkie te, te takie ala kulniki to są jego miraże, to przez to, że on ginie, no to ginie. A to jest właśnie fajne. To znaczy, gdyby było tutaj, załóżmy, 20 takich typów, w sensie tych takich jego miraży, i jeden taki właśnie zwykły ziomek, a nie, czekaj, tutaj nie. Tutaj muszę właśnie w to obniżyć. Dalej było przejście. Tutaj drabina się potem odblokuje. Na razie. Dobra, i co teraz? Dobra, to chyba i tak muszę, bynajmniej raz muszę chyba skierować, tak myślę. Gra załapała, że mogę to zrobić. A nie, jednak nie. Dobra. Ale okej, tutaj sobie odblokowaliśmy przejście, więc idziemy teraz właśnie na drugą stronę. Tutaj do tej drabinki właśnie. Dalej, Kratos, wspinaj się. Mamy kolejną skrzynkę. Czy już mnie stać? Jeszcze nie, ale jestem bardzo blisko tego. No i w sumie to już mnie stać dzięki tym dwóm skrzyniom. Także numero uno. Numero dos. I w sumie jedna skrzynka to załatwiła tak naprawdę. Stamina. Wycofamy. Teraz się liczy timing, teraz się liczy timing. Muszę odpowiednio szybko dolecieć na drugą stronę, zanim ten klon właśnie spadnie. Dajesz! Muszę to wysunąć bynajmniej na tyle, żeby się zahaczyło, kurde, o ten jeden. Czy o ten jeden, żeby się zahaczyło właśnie o tego. O, okej, dobra, znaczy. No i pięknie. Teraz puszczamy. Kryształ jest przytrzymywany. Klon nawet jak zniknie, no to nic się nie stanie. A tutaj... W latarnie leci jakiś... Nie wiem, jakiś promień świetlny, który... Właśnie robiłby za takie światło w nocy. Ale muzyka jest naprawdę ładna. Strasznie lubię God of War za jej muzykę. Dobra. Teraz tak, mamy zapis, ale myślę, możemy to jeszcze sobie na chwilę odpuścić. W sensie jeszcze jedną walkę rozegramy, która za chwilę będzie, ale oczywiście zanim do tej walki dojdzie, to ulepszymy maksymalnie ostrza chaosu. I będziecie mogli za chwilę zobaczyć różnicę, patrzcie jak wyglądają one teraz. Jak wyglądają po upgrade'zie. Najbardziej popękane i wypełnione takim ogniem właściwie, powiedzmy, nawet nie krwią. Dobra. Zemsta, łaska Ateny to ulepszenie gniewu, a zemsta Ateny to Endę, nie wiem jak kurde rozumieć. Zobaczmy. Aha, okej, okay, po prostu zwiększa ilość ogłuszeń. To jak dla mnie, jak najbardziej błędno. No i tu, kurde, jeszcze tak fajnie na modelu widać te zmiany. Na plecach Kratosa właśnie, z tymi ostrzami. Także super. Bo jakiś inny potwór mógłby nas zaprowadzić szybciej do latarni, jak niechędożona mantykora, co nie? Ale tu jest o tyle akurat plusów, że momentalnie uziemiamy. Przez to do walki dojdzie, ale od razu skupujemy sobie jedną fazę. Jak widzicie, mam podwójny pasek, kurde, gniewu, nie? I
powiedzcie mi, po co mi ten pasek taki długi, skoro na jednego nie mogę kurde naładować. Ej, nie wytrzymałem. Teraz wyczułem. Tego się nie da zrobić. Okej, jeszcze udało mi się w miarę timing wyczuć. Dlaczego ta kontra nie nabija w ogóle tego paska? Ta kontra powinna mieć bomby, chociaż mi pół paska napełnione tego gniewu. To nie napełnia nic. Patrzcie, zero paska. Pyk, pyk, pasek, zero. Kurde, wyczucie momentu, żeby dać parady, powinna być jakaś nagroda. Jak nie... Może nie powiem, że momentalne napełnienie całego paska, chociaż to byłoby też dobre. Z góry od razu by pozwalało lepiej właśnie... ...gradzić sobie podczas... No zrobiłem ten unik! Czy ta zbiera uniku nie chwyciła? Ogień! A ten niech płonie, a spróbuję sobie teraz dokończyć czek. Teraz załapał! Pyk! Cyk! I gleba! Ta druga nie wiem od czego zginęła, nie? Ale zginęła. Dobra. Okej, okej, okej. Po tej stronie coś jest? Nic. Po drugiej stronie coś jest? Też nic. No ale mamy właśnie zapis, o którym mówiłem, tak więc w tym odcinku to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym, być może przedostatnim, a być może już nawet ostatnim odcinku zagrajmy w God of War wstąpienie. Zobaczymy, ile zejdzie z fabułą, ale jeśli w miarę szybko poradzę sobie fabularnie z rzeczą, która jest tam właśnie dalej z tyłu, za tą barierą, tym takim a la portalem i tym, co się dzieje dalej, jeśli szybko sobie z tym poradzę, no to myślę, że na spokojnie w jednym odcinku skończymy grę, bo już jesteśmy totalnie na ukończeniu. Ale mówię, przekonamy się w kolejnym materiale. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w God of War wstąpienie. Cześć!